Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim powiem o kodzie i samo, chcę tylko powiedzieć, że jutro wjedzie odcinek ponadgodzinny, albo godzinny, z naszego wyjazdu do Niemiec. Jest to zajebisty odcinek, jest to fajny odcinek, jest to sinusoida emocji. Złapała nas tam policja, mieliśmy lekko przejebane. Potem prawie się nie dostaliśmy na stadion. Ogólnie musicie to zobaczyć. A z kodem i samo, jak co poniedziałek, 10% więcej przy doładowaniu i 20 na start, więc jeśli drogi kolego lub koleżanko chcesz dostać jakiegoś skina za friko, wpisz sobie kod ISAMU, odbierz 20, z tych 20 zrób sobie batelkę z 3 botami lub z 4 botami i sobie ją wygraj. Jak ją wygrasz, będziesz miał lub miała dużo pieniążków, aby wypłacić sobie jakiegoś skina, bo może ci się farty i na przykład trafisz 100 zł. A co fajne, przy doładowaniach, ja wam teraz pokażę, można rozdawać nagrody. Można rozdawać nagrody. Pstryk. I właśnie mi tu nagrody wypadły, więc ja sobie wchodzę tutaj. Rozdawanie prezentów. Jak widzicie, cały czas prezenty są rozdawane. Ludzie cały czas te prezenty otrzymują. I to jest wszystko robione automatycznie. Wystarczy, że z moim kodem doładowujesz i masz szansę wygrać na przykład takiego akacza. Przy doładowaniu, nie wiem, zróbmy 50 zł. Ale ze spokojem, żeby każdy miał szansę, dodam kilka skinów więcej. O nie, no tych nie będę wam dodał. I to jest tak. No tu 8,40, bo mniej się nie da. 8,40, 8,40. Tutaj niech będzie 15. A tu niech będzie 20. Dołożę jeszcze 5 skinów na koniec odcinka. Tylko dzisiaj, w tym naszym pięknym odcinku, no musi nam dać. No musi nam coś dać. Dzisiaj będę próbował i będę batelkował, ale zanim zabatelkuję, chcę spróbować skrzynkę. Chcę spróbować skrzynkę, która jest nową skrzynką i jest demonem wśród skrzynek. To są same sztosy, kabanosy i penery. Zrobię jedną. Jest chyba plus. On powinien kosztować, właśnie chciałem powiedzieć, 4-5 tysięcy. Mamy plus, oczywiście ja go sprzedaję i robimy case battle, widzowie. Case battle, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku z Alina, bo ja nie widzę innej szansy na powrót. Droga do miliona, przynajmniej w naszym przypadku, nie jest usłana różami. Jest usłana chujami. Mamy ich 13. Jest to pechowa liczba. Dajemy standard, bo wydaje mi się, że dużo trafi. Dobieramy sobie boty. I w tym momencie cała sala modli się o to, aby oddało Szymonowi Kasprzykowi. O to, żeby Michael nie trafił. O to, żeby Emily nic nie dostała. Żeby bot i Samu został w piździe tam, gdzie zawsze był. Żeby dało real OG i Samu. I na ten moment już Black Pearl nas wyprzedza. Jest to bot i Samu. Nie odpadliśmy, bo nadal mamy dużą szansę na trafienie czegokolwiek, ale już w tym momencie bot Michael i bot i Samu są na zdecydowanym prowadzeniu. Druga Black Perła mu spadła. Mi spadł za 5 koła Emerald Bowie Knife. Mu spadł chyba za 20 koła, właśnie chciałem powiedzieć, Szafir Talon. No musi się zrespić coś u mnie. No musi się respić u Szymona Kasprzyka. No 45 koła. Może być ciężko przebić, nie? Jeszcze jak mu cały czas dokłada. Mam jeszcze 6 prób. No ale jak mu spada nóż za 5000? Mamy 5 prób. Tam spadło u Emily. Jestem prawie najgorszy. Michael jest tylko ode mnie gorszy. Dobra, bomba atomowa mi spadła za 60 000. Kurwa, bomba atomowa mi spadła za 60 000. Widzę. Błagam, do końca tak leć. Błagam, nie daj im się wyruchać. Błagam, Jezus, to jest najpiękniejszy Alin w moim życiu. Black Pearl, jeszcze kurwa, dołóż mi, kurwa. Jedna bitwa, kochani widzowie. Jedna bitwa i jesteśmy w domu. Wróciliśmy z dalekiej podróży. Wiecie, gdzie byliśmy? Tam, gdzie te kurwy na pontonach płyną w naszą stronę. Tam byliśmy, dalej byliśmy. Na Wyspie Węży, kurwa. Sprzedaj wszystko w pizdu. Pierwsza bitwa, kochani. Ja nie wiem, czy ja nie będę największą bitwą na stronie. Aż sobie zobaczę. Najlepsze bitwy. A nie, kurwa, Szeliga to już musiał zajebać bitwę za 5 milionów. No, o Jezu, za 5 milionów, bo mu teraz się lepiej wiedzie. Ale zaraz mamy znów czwartkę. Z racji tego, że się tak udało.
Piękni widzowie. Biorę skrzynkę, którą zawsze gracz poleca. Ulepszam ją, daję jej prądu. Otwieram raz, dwa i trzy. I te wszystkie skiny idę wam na rozdanie prezentów dać. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli 10 może być maksymalnie. 25, 25, 25, 65. I macie szansę zdobyć te skinki. O, już ktoś płacił. Bo jak ktoś płaca, to mi się tutaj wyświetla i ma szansę na tego skina. Jest kurwa 12:30, a chłopce kurwa klika z kodem i samu szanuje, szanuje. Brawa dla niego. Możemy napisać w komentarzu brawa Piotr, brawa Piotr. A teraz dla komentujących jeden. Jeden skin dla komentujących. Niech to będzie. A niech będzie ten. Tego wypłacę i ten będzie dla komentujących. O, za tani. Myślałem, że będzie kosztował ze 150. Nóż. Shadow Dodgersy dla komentujących. Więc kochanie, jeśli chcesz dostać Shadow Dodgersy bez doładowywania, bo na przykład tylko oglądasz, lajkujesz i komentujesz, bo wspierasz. Są też takie osoby. To masz szansę. Wystarczy podać trading ID z One Night Casino w komentarzu, czyli musisz pobrać moją grę, kochaną aplikację na Apple Store lub na Google Play na komputerze lub w Google Play na Androidzie i w info musisz mieć podany swój nick i ID z One Night Casino. Jeśli takie coś masz i masz publiczny ekwipunek, no to za tydzień dostaniesz tego skina. Chciałbym Ci go dać, bo ja wiem, że tego potrzebujesz. Brakuje mi 2000 subskrypcji na kanale Pompa Team, aby odebrać mój czwarty albo piąty przycisk na YouTube. Jakbyście mogli wejść na kanał Pompa Teamu i zostawić suba, to będę bardzo wdzięczny. Mega robotę robi ten kanał. Naprawdę, jeśli jesteś fanem piłki nożnej, ten kanał jest idealnie dla Ciebie. Wszystko jest związane z piłką. Wszystko. Everything. Every kurwa thing. Dobra, słuchajcie. Zrobiliśmy dojebaną bitwę. Ja najchętniej bym kończył. Ale ja wiem, że Wy nie. Więc zrobimy mieszana na underdogu. Ale mi kurwa ten butterfly. Ja pierdolę, butterfly. Jak on mi zrobił dzień. Zróbmy mieszana. I niech mieszana będzie z 5 tych. 5 tych. Cool. 5 jako bomba. 5 tych. I 5 emeraldów. Ale kurwa potężna bitwa. Ojojoj, ale to pierdolnie, widzowie, kochani. Idę w underdoga. Underdoga na 3. Na 4 bym ją przegrał. Tak mi się wydaje, że na 4 bym ją przegrał. Nie, ja wiem, że jestem pazerną kurwą i tak dalej, ale na 4 mogłoby to rozerwać mi dupę. Też przypominam jeszcze raz, że... Kochanie, jutro jest vlog. Więc sobie weź rzuć okiem. Bo ten vlog jest Co mu kurwa spadło? Szafir mu zleciał? No to on odpada. To teraz body samu niech coś trafi. Wejdź na Instagram, masz opcję wygrania telefonu jeszcze. Bardzo dużo rozdaję w tym tygodniu dla widza. Bardzo w tym tygodniu o was zadbam, bo bardzo o mnie dbaliście ostatnio. Proszę, ale tu dla i samu muszą być droższe. Tu, dla bota i samu. Czyli tu jeszcze będą bomby atomowe spadać, nie? Ale... Już teraz ten bardzo odleciał. No, bot i samu chce to wygrać, a ja nie chcę, żeby wygrał to bot i samu. Dwie batelki wygrane pod rząd. Ta batla jest pod 200 koła może iść. Ta batla może iść pod 200 koła. No nie ma jakiejś dużej różnicy. Traf mu coś tu. No mu obśrupanego najgorszego. Mi za 1300 szadodża bomba atomową mu tutaj, proszę. No mu dało 1300. Nadal wygrywam. Dychał ma 7. Proszę, daj mu tu. Kurwa mi lepszego.
mi lepszego, nie dużo, ale mi lepszego. No musisz mu to dać. Black Pearl. Jestem najbiedniejszy. Mi nic nie dawaj. Kurwa, nie wiem, czy to nie jest jakiś dobry. Za 2600. Myślałem, że to jest jakiś szafir. Rubi. Błagam cię, tylko tu dawaj. Tylko tu nic, u Kasprzyka nic. Błagam, dawaj im. Jak najwięcej im. 4 koła przewagi. 4 koła przewagi. Mi nic nie dawaj. Błagam cię, nic nie dawaj mi. Przebijmy barierę. Błagam, nic mi nie dawaj. Proszę, nie dawaj mi nic. Ogólnie mam powiem, dobra, już jest koniec tej bitwy. Chujowa. Chujowa na maksa. Ty gówno totalne. Jak za takie kurwa pieniądze 44 koła. Zrobiłem tylko 75. Stres taki, że pod podupie leci. Kurwa, i wróciliśmy na 250. Śmieć. Robię bitwę dla widzów jedną. Ja bitwę dla widzów robię zawsze. I one sobie wiszą. Robię specjalnie duże, żeby wariaty mogły się ze mną bić. Mam nadzieję, że na tych bitwach dla widzów ruchacie mnie ostro. Zrobiłem jedną. I jeszcze zrobię tak. Pójdę sobie tutaj. Wezmę sobie to. Zrobię 3%. Zrobię prąd. Zrobię 3. I otworzę ją 3 razy. Sprzedaj. 4 razy. Pięknie! Ale kurwa wyważyłem! LK Spliko Syndalagenko 284. Dobra, nowa bitwa, ostatnia bitwa, piękna skrzynka. Nowa bitwa, ostatnia bitwa. Slaughter 5. To, ale nie takie. To musi być na. Na buście. Teraz. To nie, na buście. One są takie, wam powiem. Nie do końca im ufam, nie? Dodaj. Na 2. I wygrywam. W standardzie. Patrzcie to. Rozkurwiam go. Jak śmiecia. Patrz to. I samu kontra i samu. I rozkurwiam go jak śmiecia. Ale będę miał kurwa miniaturę. Co mi tam spadło za 60k. Potem jeszcze Dragonora. Kurwa. Widzę miniaturę. Już ją widzę. Stoję ja. I trzymam tak nóż. Nie? Tu trzymam nóż. A tu trzymam Dragonora. Bo tak ją trzymam. Ja pierdolę. Jest tak pół żółta. I smoki, a tutaj takie zielone i wszystko takie żaby, albo jakiś staw, albo jakiś spokój, drzewa. Ja pierdolę, ale się fartnęło dla Kasprzyka. Dobra, z pierwszych skrzynek poleciało całe gówno, mamy 63 dolary. Teraz się pojawią jakieś punkciki, teraz się pojawią jakieś karabiny, ale bomby będą na royalach, ja bym chciał trafić arabeskę. Arabeskę, ale mi punktów padło tych tiketowych. Ile mam już tiketowych? Do dobry skin to nie będzie. Ja mam te tiketowe, nie wiem do kiedy jest event, muszę sobie sprawdzić, ale chyba sobie pozbieram. I jakby event wypadł koniec, blisko kolejnego tygodnia, to wtedy tam bym sobie otworzył i to co by wypadło dałbym dla widza. O, więc lajkuj. Lajkuj i komentuj, bo im więcej lajkujecie, im więcej komentujecie, tym dłużej dla was będę nagrywał, tym bardziej przedłużacie mi życie. W ogóle zamówili mi jakieś rzeczy z Chin, bo ostatni odcinek zrobił 200 tysięcy wyświetleń. Mówiliście o zdradach, będę nagrywał w tym tygodniu. O kurwa, ale mu spadło śmieciowi jebanemu. Mit jeden obaliłem dzisiaj, że da radę wygrać 2 battle pod rząd. Ale nie obalę mitu, chyba że da radę wygrać 3 battle pod rząd, no bo tego szafira to już chyba nie przeskoczy. No 20 koła kosztuje. Miałem takiego. Kwasiowi dałem mojemu menadżerowi, bo go kocham, bo urodziny miał. Sprzysięgam, dałem chłopowi nóż za 20 koła. Ale no tyle co on dla mnie dobrych rzeczy robi, nie? Tyle co on mi pomaga w życiu. Taki jak on jest lojalny, nie ma takich ludzi w sieci. No i przejebaliśmy, ale no jak mu spadł ten szafir, to już wiedziałem, że w pizdę dostanę. Ja bym skopiował tą bitwę. Zrobiłbym na 4 w underdogu. Aleks, śmieć,
Rosso walił mnie też na pizdę. Ale mam nadzieję, że teraz się zreflektują i mi oddadzą wszystkie pieniądze, które mi zabrali. W ogóle wróciłem do CS-a, sobie klikam troszeczkę. Była duża, długa przerwa, więc było drewno w łapie w pierwszych meczach, ale i tak wygrywaliśmy, zabijaliśmy. Kanał Isamu Plus, tam możecie subskrybować. Przypominam też o subie na kanale Isamu, na kanale Pompa Teamu, no bo odbiorę przycisk. Fajnie, fajnie, przycisk to jest... Ja lubię. Ja się czuję wtedy taki dowartościowany, jak dostaję przyciski na innych kanałach. Yoshi to chyba ma z 50 kanałów. No dobra, teraz niech leci dla botów, a dla Szymona niech nie leci nic. Bo jak będzie leciało dla botów, to wygramy, no bo jest piesek, jest underdog. Jakby ktoś nie wiedział, a z kodem i samu. O! Pięknie mu kurwa spadło. Bot i sam już przestaje się z nami bawić troszeczkę. Ja cały czas jestem na śmieciach. Blisko mam do Alexa, ale blisko, nie blisko. Jakby Alex nadal jest w oddali. Pięknie dla Isamu. Patrz to, kolejny szafir. Skurwiel je przyciąga. Skurwiel je przyciąga. Błagam, niech nie daje mi nic, niech tam daje. Niech tam daje, bo mi dał faktorium, mu dał minimalware'a. Dla bota Alexa, lepszy, 250 na 40. Boję się tych royali, bo to są takie kurwa skrzynki bomby. O! Pięknie! Kolej... O kurwa mać! Błagam, żeby to dla mnie siadło. 60 koła. Ja pierdolę, Alex, błagam cię, traf coś teraz. Traf coś, Alex. Nie ja. 1500, 1800. W Alex, proszę cię, traf coś. 100 koła. Dla Alexa chyba, nie? Tak. Dla Alexa jest 1100 przewagi. Błagam. Błagam. Błagam, dwie skrzynki, nie zrób mi tego. Pięknie, nie zrób mi tego. Mokre ręce, widzowie, mokre ręce. Nie zrób mi tego. Chyba... Ja pierdolę, widzowie, ile wygrałem, kurwa. Z 15 koła, o mój Boże. Patrzcie to. Nie no, kobiety... Nie mogę więcej wydać. Chuj, jeszcze jeden dla widzów. Patrz to, 372 tysiące. Jaki mam, kurwa, dzień. Dzień kurwa konia, ale jestem tenerem jebanym. No ale to tak jest. Kiedyś mi ktoś mądry powiedział, że skrzynki to można tylko pokonać, kochani widzowie, tylko i wyłącznie pieniędzmi. I się nie poddałem i zawalczyłem. Oczywiście wygrajcie z głową, bo jak kurwa historia nam pokazała, ja bardzo dużo razy wyjebałem się na łopatki. I jak wygracie, to wypłacajcie. A gdzie jesteście, kodu i samu używajcie. No tego wam nie dam skina, spokojnie, zaraz zrobimy lepszy. No te ultrasy też nie są najładniejsze. No ten neon też nie. Dobra, daj po 3, bo nie mogę na ciebie patrzeć. No dobra, ultrafioletowy jeszcze. Czyli, słuchajcie, prosta sprawa, pobierajcie One Night Casino, zagrajcie troszeczkę. Level ma znaczenie. Nieduże, ale ma. Są dwie kosy do wydania. Są dwie kosy do wydania i gdzie one są? Jeszcze ich nie przejebałem. Niedostępny produkt, to może ten będą. To te weźmiemy. O, niedostępny produkt, to to. Jak będą dostępne, to będzie ta kosa i ta kosa. A w tym momencie, no jakby nie ma nic piękniejszego. Kocham was. Taki piękny odcinek się dzisiaj wylosował. Nara. Pirate Swap jest to strona, na której możecie wymienić swoje skiny do CS-a. Znudził ci się jakiś skin, na przykład do USP-a? Wymień go już teraz. Wchodzisz na stronę, wybierasz zamiennik, który ci odpowiada, parę kliknięć i możesz się cieszyć nowym skinem w swoim ekwipunku. Cały proces wymiany jest bezpieczny i przejrzysty, więc nie pękaj jak moje plecy. Istnieją też inne opcje załadowania salda do wymiany za pomocą na przykład Blika, karty PayPala lub PaySafe Card. Jeśli użyjecie kodu i samu, otrzymacie aż 35% więcej do doładowania. Zrób to teraz. Wymień te śmieci na coś porządnego. Pirate Swap. Polecam ja i sam X Pompa.